Witajcie. Dziś mam przyjemność przedstawić nagranie książki Czekoladowy żołnierz. Przyznam szczerze, że słyszałem kilka razy już o tej cieniutkiej książeczce i nie zdawałem sobie sprawy, że jest ona tak ważna. Przeczytałem ją kilka dni temu i jestem tak mocno poruszony, że postanowiłem nagrać o niej ten odcinek. Zachęcam do posłuchania. Jeżeli poruszy Was ta książka, to podzielcie się ze znajomymi chrześcijanami i być może uda się jeszcze Wam gdzieś znaleźć w internecie jakiejś ze starych wydań. Wiem, że mają być wznawiane kolejne wydania. Zobaczymy. Jak Bóg da, to może się też to uda. Zachęcam i zapraszam do wysłuchania tej bardzo, bardzo ważnej pozycji. Czekoladowy żołnierz, czyli bohaterstwo, zaginiona nuta chrześcijaństwa. Bohaterstwo jest zaginioną nutą, której bardzo brakuje w obecnym chrześcijaństwie. Każdy prawdziwy żołnierz jest bohaterem, a żołnierz bez bohaterstwa jest tylko czekoladowym żołnierzem. Kogo nawet sama myśl o czekoladowym żołnierzu nie pobudza do gniewu i śmiechu? W czasie pokoju prawdziwi żołnierze. Są jakby uwięzionymi lwami, które tylko od jednej ściany klatki do drugiej chodzą w niecierpliwym napięciu. Dopiero wojna wyswobadza ich i sprawia, że z radością otrzymują to, czego pragną, jak chłopcy wybiegający ze szkoły. Dla żołnierza, bój jest jakby świeżym powietrzem, którego potrzebuje do oddychania. Okres pokoju zmienia go w pochylonego astmatyka, a dopiero wojna czyni z niego prawdziwego człowieka i daje mu serce, moc i dzielność bohatera. Każdy prawdziwy chrześcijanin jest żołnierzem, żołnierzem Chrystusowym i jest też prawdziwym bohaterem. Jest najodważniejszym z odważnych, odrzucającym wszelkie namowy do pozostawania w spokoju i wszystkie tak często powtarzane ostrzeżenia przed trudnościami, niewygodami, chorobami. Niebezpieczeństwami i śmiercią, jako że wszystkie te rzeczy uważa za swoich najbliższych przyjaciół. Każdy chrześcijanin, który ma inną postawę, jest tylko czekoladowym chrześcijaninem. Roztapia się w wodzie i na sam widok ognia powstaje z niego słodka kałuża. Tacy ludzie to tylko czekoladki, to tylko słodycze, lizaki. Życie ich to przebywanie na pięknych, szklanych talerzykach albo w pudełkach z tektury. Przy czym każdy z nich owinięty jest w delikatny papierek, w biały celofanik, który ma chronić jego delikatną konstrukcję. Oto kilka portretów czekoladowych żołnierzy, które daje nam Pan nasz Jezus Chrystus. Powiedział: pójdę, ale nie poszedł. Powiedział, że pójdzie do Pogan, ale zamiast tego pozostał jakby przylepiony do chrześcijaństwa. Oni mówią, ale nigdy nie czynią. Oni innym każą iść, ale sami nigdy nie idą. Nigdy, krzyknął pewnego razu generał Gordon do kaprala w czasie boju pod Sewastopolem, nigdy nie rozkazuj czynić innemu coś, czego sam boisz się zrobić. I wypowiadając te słowa, skoczył na wierzch okopu, aby sam tam umieścić worek z piaskiem, który przed chwilą kapral ten rozkazał umieścić jednemu z żołnierzy, bojąc się uczynić to samemu. Czekoladowemu chrześcijaninowi sama myśl o wojnie już sprawia atak strachu, podczas kiedy wezwanie do boju powoduje, że dostaje ataku paraliżu. Mówi tak. Ja naprawdę nie mogę się poruszyć. Tak bardzo bym pragnął, aby to było możliwe. Natomiast mogę śpiewać. Oto jedna z moich ulubionych piosenek. Na łóżeczku z kwiatów Zniosą mnie do nieba. Chodzim za zwycięstwo, Krwią zapłacić trzeba. Naokoło niani tańczmy więc wesoło, Cukrów, czekolady, Pełno wszak wokoło. Masz czas, bohaterze, po cóż iść na wojnę, w domu siedzieć z dziećmi, wciąż się baw spokojnie? Myj, ubieraj, karmię, aż się staną sami czekoladowymi z kremem budyniami. Bóg nigdy nie był wytwórcą czekolady i nigdy nim nie będzie. Mężowie Boży są zawsze bohaterami. W Słowie Bożym możemy znaleźć ich wspaniałe ślady i to przez wszystkie wieki. Noe chodził z Bogiem. On nie tylko mówił o sprawiedliwości, ale on ją wykonywał. On przeszedł przez wody i nie roztopił się. Odważnie poszedł na przekór całemu wczesnemu światu i wszystkim popularnym poglądom swojej epoki, stawiając mężnie czoła zarówno nienawiści, jak i drwiną tych wszystkich, którzy się z niego naśmiewali i szydzili. Gdy mówił, że jest tylko jedna droga do zbawienia. Ostrzegał niewierzących i wszedł do arki sam, a potem nie uchylił drzwi ani na jeden cal, gdy Bóg je raz zamknął. To prawdziwy bohater, który nigdy nie poddał się lękowi przed człowiekiem. Abraham, zwyczajny rolnik, otrzymawszy polecenie od niewidzialnego Boga, Wyszedł wraz z rodziną i całym majątkiem, aby odbyć podróż przez straszliwą pustynię do odległego kraju i zamieszkać między ludźmi, których językiem nie umiał się posługiwać ani nawet go nie rozumiał. To nie jest złe, co, ale później dokonał jeszcze czegoś wspanialszego. Udał się bez najmniejszego cienia strachu. Przeciwko połączonym armiom pięciu królów, napełnionych pychą z powodu tylko co odniesionego zwycięstwa. A w jakim celu? Aby uratować jednego człowieka. A jaką była jego armia zaledwie 318 mężów, wcale wyćwiczonych w bojach i nieuzbrojonych, jakby jakaś banda z cyrku, ale zwyciężył. Zawsze zwycięża ten, kto jest po stronie Bożej? Co za odwaga! I to tylko rolnik, bez żadnego przygotowania bojowego. A jednak jakimże jest on bohaterem i któż przyćmił jego wyczyn? A na czym polegała jego tajemnica? Był przyjacielem Boga. Mojżesz, Mąż Boży, jakże niezwykłe przechodził przemiany, uczony, generał. Prawodawca, wódz i tak dalej. Wychowano go jako wnuka królewskiego. Miał więcej aniżeli jedną szansę, aby zasiąść na tronie, ale tylko jedna rzecz stanęła pomiędzy nim a tronem, a tą rzeczą była prawda. Cóż za pokusa, otrzymać tron za cenę jednego tylko kłamstwa. A za prawdę niesława, wygnanie. A najprawdopodobniej nawet śmierć. Ale on zachował się jak prawdziwy mężczyzna przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona i wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. List do Hebrajczyków, jedenasty rozdział. I raz jeszcze go widzę. Teraz to już tylko stary człowiek, który samotnie, ale zdecydowanie maszeruje z powrotem do Egiptu, po czterdziestu latach wygnania, aby uchwycić lwa za grzywę w jego własnej jamie, a żeby uwolnić niewolników faraonowych, i wyrwać mu ich jakby spod nosa i poprowadzić ich przez tę wielką i straszną pustynię. Ale kiedyż Boże plany były innej natury? Popatrz na Jordan, na Jerycho, na Gedeona, na Goliata i na dziesiątki innych. Natomiast poczynania zespołu Słabeuszy mają inną pieczęć, a mianowicie czekoladowej brygady. Jakżeż oni kochają swoje zabawy, myśląc, że są prawdziwie mądrymi ludźmi, ale prawdziwi chrześcijanie, miłują ogromnie, pełne niebezpieczeństw, poczynania dla Chrystusa, oczekując wielkich rzeczy od Boga i usiłując je wykonać z wielką radością. W całej historii nie ma czynów równych tym, których dokonał Mojżesz. A jakim sposobem to zrobił? Nie radził się ciała i krwi, ale był posłuszny Bogu, a nie ludziom. Raz jeszcze widzę tego siwowłosego starca, tym razem schodzącego z góry Synaj i wielkimi krokami pędzącego w stronę obozu, przy czym oczy jego płoną jak rozpalone węgle, jeden człowiek przeciwko trzem milionom roztańczonych derwiszy, pijanych swoim szaleństwem. Wspaniale to zrobiłeś, stary człowieku, pierwszej klasy wyczyn. Jego policzki nie bledną, jego usta tylko się poszerzają, i wydaje mi się, jak gdybym słyszał jego słowa: Jeśli Bóg ze mną, któż przeciwko mnie, nie będę się bał dziesięciu tysięcy. Choćby wojsko przeciw mnie stanęło, nie ulęknę się. Choćby rozpętano przeciw mnie wojnę, Przecież ja Jemu ufam i rzeczywiście nie bał się i raz jeszcze zwyciężył. Ale skąd ta szalona odwaga? Posłuchajcie, a Mojżesz był najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na ziemi. I mówił Pan do Mojżesza twarzą w twarz, jak mówi człowiek do przyjaciela swego. A nie taki jest mój, suga, Mojżesz. Który w całym domu moim jest najwierniejszy, twarzą w twarz z Nim mówię. To wyjaśnia te wspaniałe przemiany Mojżesza, męża, który był Przyjacielem Bożym, a w związku z tym także i najwspanialszym bohaterem. Dawid, mąż według Serca Bożego, był mężem walecznym i ogromnej odwagi. Gdy cały Izrael uciekał, Dawid stanął sam na sam, oko w oko z Goliatem, ale miał po swojej stronie Boga. A był wtedy zaledwie dzieckiem i do tego jeszcze mocno skarconym przez brata za to, że przyszedł, aby przyglądać się bitwie. Jakimż głupcem był Eliab. Mówił tak, jak gdyby Dawid przyjechał po to, aby przyglądać się bitwie. Przyglądać się bitwie, a on wziął w niej udział. Ale są tacy czekoladowi żołnierze, którzy tylko jadą oglądać bitwy, a potem innych zachęcają do brania w nich udziału. Byłoby lepiej, gdyby zaoszczędzili pieniądze na podróż, a użyli je raczej w celu wysłania prawdziwych bojowników. Żołnierze nie potrzebują nianiek, a nawet gdyby ich potrzebowali, to zawsze mają do dyspozycji ducha świętego, który gotów jest podjąć wszelką akcję, i udzielić każdej pomocy, gdy tylko go o to proszą. Nie, Dawid pojechał na wojnę po to, aby wziąć w niej udział i zwyciężył. Mądry ponad swój wiek, nie miał absolutnie chęci używać zbroi Saulowej. Ograniczała ona całkowicie wolność jego ruchów. Wypróbował ją, ale czym prędzej ją zdjął, gdyż tak straszliwie szcząściła, gdy usiłował w niej chodzić, że nie był w stanie dosłyszeć owego cichego głosu Bożego, który potem tak cudnie nim kierował, mówiąc: Dawidzie, oto strumyk, podnieś tych pięć gładkich kamyków i zaufaj tylko mnie i tym kamykom. Twoja zrobiona w domu proca, pierwszorzędnie tutaj się nada, a oto tędy prowadzi najkrótsza droga do Goliata. Czekoladowi żołnierze pouciekali bo byli tylko czekoladowymi żołnierzami. Ale Dawid pobiegł do Goliata i wystarczył jeden gładki kamyk. Tajemnica Dawida polegała na tym, że miał tylko jednego kierownika, ale ten był nieomylny. On pokierował kamieniami. On pokierował tym młodzieńcem. Gdy jest zbyt wielu dyrektorów i kierowników, często cała sprawa zostaje zepsuta. Nawet dwóch to już za dużo. Trzeba tylko jednego. A Jezus Chrystus powiedział do swoich żołnierzy takie słowa: Lecz gdy On przyjdzie, Duch Prawdy, wprowadzi Was wszelką prawdę, On nauczy Was wszystkiego. To jest mój syn, umiłowany Jego, słuchajcie. Jeden tylko jest pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. A tak mamy tylko jednego dyrektora, jednego kierownika, mężów chrześcijańskich, jest nim Bóg, Duch Święty. Jego rozkazy wymagają oczywiście natychmiastowego posłuszeństwa, nie potrzebują one natomiast żadnego potwierdzenia ze strony jakiegoś człowieka. Przeciwko diabłu potrzebne nam są rozpalone do czerwoności kule, świeżo otrzymane schuty Ducha Świętego. Diabeł śmieje się z zimnych strzał, albo letnich. To jest zrobionych na pół z żelaza, na pół z gliny, na pół z materiału bożego, a na pół z ludzkiego. Równie dobrze można by nastraszyć go kulami ze śniegu. Skąd ten młody chłopak nabrał tyle odwagi i takiej wspaniałej wprawy? Nie na obozach chrześcijańskich, ani w szkołach teologicznych, ani na czasach religijnych. Znać jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa to zupełnie wystarczy. Paweł apostoł pisał: Postanowiłem nie znać niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa. I oto patrzcie, jakie wspaniałe osiągnął rezultaty. Podczas kiedy inni uczyli się jakiejś teorii, Dawid, podobnie jak Jan, Pozostawał sam na sam z Bogiem na pustyni, ćwicząc się w walce z niedźwiedziami i z lwami. A jaki był rezultat? On znał Boga i dokonał wielkich rzeczy. Znał tylko Boga, ufał tylko Bogu, był tylko Bogu posłuszny i to jest cały sekret tylko Bóg daje siłę. Jeśli natomiast w cudzołożny sposób, Pomiesza się sprawy Boże ze sprawami ludzkimi, wówczas otrzymuje się w rezultacie słabość pomieszanego żelaza i gliny. Otrzymuje się czekoladę, łamliwą czekoladę. A jednak, jakkolwiek był tak wspaniałym bohaterem, nawet ten Dawid niestety raz zabawił się w czekoladowego żołnierza. Pozostał w domu, gdy powinien był pójść na wojnę. Armia jego tam daleko w niebezpieczeństwach, w walce z wrogiem zwyciężyła, ale Dawid w domu, w bezpieczeństwie, w pobliżu domu Bożego i często tam nawet chodzący, poniósł jedną z najstraszniejszych klęsk swojego życia, w rezultacie czego musiał długo, gorzko, przez całe życie pokutować. To powinno być dla innych bardzo surową przestrogą, aby też czasem takiego głupstwa nie popełnić. I w ten sposób nie posiać owego złego nasienia. Grzech Dawida jest strażliwym kazaniem, podobnie jak musiało nim być kazanie lota w Sodomie. A tematem tego kazania są następujące słowa: Nie bądź czekoladowym żołnierzem. A raz jeszcze widzimy Dawida jako prawdziwego mężczyznę, w tym, że w sposób prosty, prędki i natychmiastowy w całości wyznał swój grzech. Aby prawdziwie wyznać, trzeba być odważnym mężczyzną. Żołnierz czekoladowy będzie starał się wykręcić, znaleźć wymówkę, albo przykryć swój grzech. Potyka się, wpada do błota i cały, zachlapany, ociera tylko usta i stara się pozbyć złego smaku kłamstwa, w którym się znalazł i wreszcie idzie dalej swoją drogą, mówiąc tak, ja niczego złego nie zrobiłem. Jakim jest głupcem ten, kto zabija swoje sumienie, aby na chwilę zaoszczędzić sobie wstydu przed innymi? Podobnie jak Balam, biło ślicę, która starała się uratować życie swego Pana. To, że Dawid był na chwilę czekoladowym żołnierzem, omal nie zniszczyło go zupełnie, a więc strzeż się. Dalszym prawdziwym żołnierzem Chrystusowym jest Natan, prorok. To on poszedł do swego króla i odważnie, prosto w oczy powiedział mu prawdę. Podobnie jak zrobił to Piotr w wypadku Ananiasza, tylko z tą różnicą, że Dawid natychmiast skorzystał ze sposobności, którą mu została ofiarowana i wyznał swój grzech. Nie zachował się jak czekoladowi żołnierze naszego wieku, którzy chodzą tu i tam tylko szepcąc sobie nawzajem do ucha a nie przyjmując na siebie obowiązku osądzania jakiejś rzeczy, zgromienia jej otwarcie i usunięcia zła, ponieważ te rzeczy pociągnęłyby za sobą powstanie jakiegoś skandalu. Co za obłudnicy! Mówią, nic się właściwie nie stało, to nie ma znaczenia, przecież to jest tylko jakieś małe nieporozumienie. Zupełnie tak, jak gdyby sprawa Boża mogła ucierpieć przez odważne wyjaśnienie i obronę prawdy i przez użycie noża, aniżeli przez ukrywanie grzechu w następstwie czego w danym człowieku niewątpliwie nastąpi proces obumierania, co wreszcie przyczynić się może do śmierci całego organizmu. Ten, który czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, a ten, który czyni grzech, z diabła jest. I takiemu należy się otwarcie przeciwstawić. Ten, który po raz drugi został uprowadzony w niewolę przez diabła, nie potrzebuje żadnego plastra ani też jakiegoś syropu, ale potrzebuje otwartego zgromienia i upomnienia ku pokucie, którego by mógł mu udzielić tylko sprawiedliwy człowiek. I to go dopiero może wybawić. Bardzo nam w dzisiejszej dobie potrzeba takich Natanów, którzy się tylko Boga boją, a nikogo więcej. Nie, nawet w skandalu się nie lękają. Inny bohater to Daniel. Ach, jakim wspaniałym był bohaterem! Czyż nie do niego posłał Bóg Anioła, aby mu oświadczył, że jesteś mężem wielce umiłowanym? Bardzo rad przyglądam się jego chodzeniu. Jego krokowi mocnemu i energicznemu, jego radosnej twarzy, gdy zdąża do lwiej jamy. Raz tylko zatrzymał się po drodze, podobnie jak uczynił to później jego mistrz w drodze na Golgotę, aby pocieszyć łkającego i drżącego ze strachu władcę. Ale Bóg zamknął paszczy lwom, a otworzył je potem szeroko przeciw tym wszystkim, Którzy usta swoje otworzyli, aby oskarżać jego sługę. Człowieka poznaje się po jego czynach, po jego dziełach, a czynami i owocami Daniela byli jego trzej przyjaciele, którzy woleli raczej stanąć oko w oko z niebezpieczeństwem wrzucenia do ognistego pieca aniżeli pokłonić się bożkowi ze złota. A potem raz jeszcze widzimy go idącego do sali, w której odbywał się wielki bankiet i słyszymy, jak przewodnik jego szepcze mu do ucha: Słuchaj, Danielu, narysuj obraz ten tak jakoś łagodnie. Wiesz, bądź dyplomatą. Jeśli tylko będziesz pełen taktu, to jest przygotowane dla ciebie stanowisko pełne mocy i pełne dostojności. Ale bądź mądry, a szczególnie bądź pełen taktu. Daniel na to odpowiedział krótko. Idź precz ode mnie, szatanie. I tak staje przed królem. Grozi mu niebezpieczeństwo tortur albo natychmiastowa śmierć, ale tym, który drży, któremu kolana się trzęsą, nie jest Daniel, ale sam król. Podczas gdy prorok prosto w twarz wypowiada mu całą powagę prawdy Bożej, nie ujmując z niej, ani jednej kreski. Jan Chrzciciel to mąż, którego nauczył, którego uczynił i którego posłał sam Bóg. Ach ten kochany Jan, któż go nie podziwia, któż go nie miłuje, ba sam Herod to czynił. W jego naturze, w jego charakterze, nie ma ani śladu syropu, ani śladu oliwy. On zawsze mówił szczerą, nagą prawdę i to z wielkim naciskiem. Tak jak miłował, tak też i ostrzegał. On nie znał pochlebiania sobie. Raczej wymachiwał mieczem słowa, a prawdziwi mężowie tym bardziej go za to kochali i zawsze czynią to samo. Przywódcy religijni posłali do Jana swoje sługi, aby go zapytać o rzecz, którą zawsze. Z wielką przyjemnością pytają wszyscy faryzeusze, a mianowicie, jaką mocą albo dzięki jakiemu autorytetowi dokonujesz wszystkich tych, dobrych oczywiście, rzeczy? Pytanie to zadali przecież i samemu Chrystusowi i ukrzyżowali go za jego dobre czyny. Ale odpowiedziana była krótka i bardzo brzemienna w skutkach. Ja wam odpowiem na to, o co wy pytacie. A nawet więcej jeszcze odpowiem: Jan zawsze był bardzo hojny. Kim ja jestem, jestem nikim. Ale wy i wasi panowie jesteście pokoleniem jaszczurzym. Ach, to była porcja prawdziwej, palącej papryki. A Jan nigdy swojej papryki nie podawał z sosem maślanym. Raczej bardzo hojnie jeszcze ją lubił polewać ostrym sosem pieprzowym. Tak to był mąż Boży. A nie jakaś galaretka z cukru. Nie, nie. Jan chrzciciel nie był żołnierzem czekoladowym. Po sześciu miesiącach przebywania w podziemnych lochach więziennych, Jan stanął przed Herodem. Ten mąż, przyzwyczajony do misji na wolnym powietrzu, stanął oto przed obliczem króla otoczonego całym majestatem, całą potęgą swego dworu, przymrużając oczy nieprzyzwyczajone do światła. Ale w żaden sposób nie chcąc przykrywać i przytumić światła, które w nim było, z całą otwartością wypowiada słowa upomnienia, ostre jak miecz i silne jak grom. Nie będziesz miał tej kobiety za swoją żonę. Całe kazanie w jednym zdaniu tak łatwe do zapamiętania i niemożliwe do zapomnienia. Jan już takie kazanie wygłaszał. Tenże Jan otrzymał świadectwo i to wyjątkowe świadectwo, że był wspaniałym charakterem. Otrzymał je zarówno od Boga, jak i od agenta samego diabła. Posłuchajcie, jak zbawiciel wybuchnął świętym oburzeniem, wypowiadając te słowa. A cóż myślicie o Janie? Czyż to jest trzcina potrząsana przez wiatr? Czyż to jest mąż przyodziany w miękkie odzienie? Czyli inny słowy, czy to jest jakiś czekoladowy chrześcijanin? Ach, jak to pyszne czekolady znajdowały się podówczas tuż przed Panem Jezusem. Faryzeusze i sadyceusze, kapłani i uczeni w piśmie. Jakże Tum musiał wówczas tym wszystkim się cieszyć? Pan Jezus pytał ich dalej: Co wyszliście zobaczyć, czy proroka? Zaiste mówię wam więcej niż proroka mówię wam z tych którzy się z niewiast urodzili większego proroka nie ma niż Jan Chrzciciel A co powiedział wysłannik i suga diabła po śmierci Jana gdy usłyszał o panu Jezusie to powiadam wam jest Jan który powstał z martwych Co za wspaniały człowiek wyobraźmy sobie że pomylono go Biorąc Pana Jezusa za kogoś innego, można tak było zrobić tylko z Janem Chrzcicielem. Nikt nie zazdrości mu zaszczytu, na który tak dobrze sobie zasłużył, chociaż zaszczyt ten był tak wielki, albowiem Jan był prawdziwym mężczyzną, był czystym granitem, w którym nie było ani odrobiny czekolady. Gdyby Jan usłyszał te słowa Pana Jezusa, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii i aż do krańców ziemi. Jestem wprost przekonany, że nawet więzienie Heroda, a niego żołnierze, nie byliby go w stanie powstrzymać. Z całą pewnością znalazłby jakiś sposób, aby stamtąd się wymknąć, pobiec i głosił Ewangelię Chrystusa każdemu. Jeśli nie gdzieś w samym sercu Afryki, to w jakimś innym, najmniejszym, w równej mierze trudnym i niebezpiecznym miejscu. A jednak Chrystus powiedział w odniesieniu do daru Ducha Świętego, którego miał potem otrzymać każdy wierzący, że ten, który jest najmniejszy w Królestwie Bożym, jest większym od Niego, czyli większym także od Jana Chrzciciela. Wskazał na to, że jeszcze nawet większe potęgi, Aniżeli te, które były do dyspozycji Jana chrzciciela, stoją do dyspozycji każdego chrześcijanina, i że tym, kim był Jan, każdy z nas może być. Dobrym, szlachetnym, odważnym, niepokonanym, bohaterskim. Ale napotykamy na dalsze ślady, wyraźne, wspaniałe ślady, które mógł pozostawić tylko jeden człowiek, a mianowicie ten. Który był największym i najwspanialszym uosobieniem chrześcijańskich przeciwieństw, maleńki gigant Paweł, którego głowa była równie wielka, jak jego ciało, a serce większe od obojga. Był taki czas, kiedy każdego chrześcijanina traktował jako połączenie niewolnika z głupcem, ale potem stał się jednym z nich. Nazwano go głupcem ponieważ jego czyny były dalekie od tego, co podsuwa człowiekowi jego rozum. Nazywano go także szalonym, z powodu jego nieogarniętego płomienia, zapału dla Chrystusa i dla ludzi. Był to wysokiej rangi uczony, ale taki, który wiedział, jak używać wiedzy w sposób właściwy, położył ją jakby na półce, oświadczając, że mądrość ludzka jest tylko głupstwem i postanawiając nie znać niczego jak tylko Jezusa Chrystusa i to tego ukrzyżowanego. A co było tego rezultatem? To że cały świat został napełniony płomienną znajomością Ewangelii. Jego życie było ustawiczną grą hazardową, którą ofiarował Bogu. Codziennie stał oko w oko ze śmiercią, którą był gotów ponieść dla Chrystusa. Raz po raz stał bez strachu przed tłumami, które pragnęły jego krwi, stał przed królami i przed władcami, i ani nie drgnął. Nie zadrżał nawet przed samym Neronem, który był niczym innym, jak tylko wicekrólem piekła. Jego cierpienia były okropne, przeczytaj o nich, ale szedł śladami swego mistrza i tak otrzymał ten wspaniały komplement, który, Uczyniono Jezusowi, jako że Pan Bóg zawsze jest sprawiedliwy w objawianiu swej łaski, a ten komplement brzmi: wszyscy go opuścili. Widzimy więc, że za jego czasów było także sporo czekoladowych chrześcijan, tak jak i dzisiaj to ma miejsce. Wszyscy ci, którzy Pawła opuścili, zapewne byli zrobieni z czekolady. A te czekolatki, niewątpliwie tak jak i dzisiaj, miały pełno wymówek dla swojego postępowania. Może użyli tych słów? Któż by to mógł wytrzymać z takim ognistym, fanatycznym głupcem? Ten człowiek ma przecież charakter zupełnie bezkompromisowy. Nikt by nie mógł z nim współpracować. Co za kłamstwo, przecież współpracował z Pawłem sam Pan Jezus. I jakże dobrze ci dwaj ze sobą się zgadzali. Tak, on był entuzjastą, pozornie pozbawionym wszelkiego taktu, który uważał za swoje zadanie każdemu człowiekowi powiedzieć prawdę bez żadnych ogródek i bez względu na następstwa, jakie to może ze sobą pociągnąć. On dyplom swój osiągnął w sposób wspaniały. Cały poddał się Jezusowi Chrystusowi. Opuścił ręce swoje i otrzymał swój dyplom, dyplom kata z toporem w ręku. Egzekucja, która po krzyżu ma pierwsze miejsce. I tak idzie dalej opowieść, wszędzie gdziekolwiek czytamy w Słowie Bożym, albo w dziejach o ludziach, którzy naprawdę poznali Boga. Widzimy, że wszyscy bez wyjątku byli prawdziwymi bohaterami i prawdziwymi przykładami męstwa. Byli zdolni do desperackich, jakby poczynań, do ryzykowania wszystkiego, nawet życia swojego, dla Pana Jezusa i chętnie też życie swoje ofiarowali dla Boga. Świat i ludzie z czekolady przezywają ich głupcami i szaleńcami, ale aniołowie. Do tego dodają, tak dla chwały Chrystusa. Szlachetnie walczyliby zdobyć nagrodę, Po stromej się ścieżce wspiąć do nieba, Przez niebezpieczeństwa, przez ogień i wodę, Ach, Panie, nam także ich śladem iść trzeba. Czekoladowi chrześcijanie dzisiejszej doby mogą najwyżej chlubić się z tego, że mają przodków już z bardzo dawnych czasów. Mamy przykłady takich żołnierzy czekoladowych, o których czytamy w księdze sędziów w piątym rozdziale. Dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwiema owczarniami, wysłuchać fujarek przy trzodach? W pokoleniu Rubena były długie rozważania, albo jak inne tłumaczenie podaje, nie tylko wysokich myśli, ale także wielkich tęsknot, pragnień i postanowień serca. Ale dlaczego ludzie ci jeszcze nadal siedzą między swoimi owcami, pomiędzy swoimi oborami, i słuchają wrzasku trzód, słuchają mianowicie swoich ulubionych dźwięków organów i chórów kościelnych? Niebowątpliwie dobrą rzeczą jest mieć tęskniące serce, ale bardziej jeszcze pożyteczną rzeczą jest czynić wielkie postanowienia i je wykonywać, jeśli jednak zamiast być posłusznym, Gdzieś się zaplątamy pomiędzy owcami, pozostawiając naszych kilku bardzo obciążonych braci, aby sami podjęli walkę z wilkami, to w takim wypadku jesteśmy rzeczywiście tylko czekoladowymi chrześcijanami. Może i ty, przed dwoma, trzema lub dziesięcioma laty, postanowiłeś solennie, że pójdziesz wszędzie i będziesz głosił Ewangelię Chrystusową. A gdzie jesteś w tej chwili? Siedzisz w domu? Ba, ledwie odważysz się nosa wytknąć poza kościół. Tak, niczym więcej nie jesteś, tylko Lizakiem. A potem mamy także takich czekoladowych ludzi po koroju Meroza, o którym czytamy w księdze sędziów w piątym rozdziale. Ci zasłużyli na przekleństwo anioła. Wojna została wypowiedziana i rozpoczęła się bitwa. Bardzo wielkie było niebezpieczeństwo i strasznie się krewlała, ale meros pozostał w domu. W Bielsku, w Krakowie, w Gdańsku, we Warszawie. Uczęszczając na konferencję, aż bitwa się skończy. A potem poszedł całkiem bezpiecznie i wygodnie jako turysta na pole bitwy. Bez wątpienia, mówił tak. No, myśmy nie mogli walczyć. Dopóki nie zostaliśmy we właściwy sposób ordynowani, a poza tym było tak dużo pracy do wykonania w tym opływającym wszelką obfitość merozie, i z całą pewnością nic innego nie mogliśmy robić, jak tylko paść ową tłustą trzodę, która już i tak była wprost przejedzona, i wypasać owieczki, tak tłuste owieczki, w bezpiecznym miejscu, jako że zawsze uważano za. Idealny trening dla wojny przebywanie w bezpiecznym miejscu przecież to absurd. Tak jak gdyby najlepszym wyszkoleniem dla żołnierza miało być objęcie funkcji nianki. Czekoladki marki Balam są pierwszorzędnego gatunku, nawet zasłużyły sobie na tytuł proroków, ale po jakimś czasie pojawia się w oczach takich ludzi zez. A potem topnieją. Taki los właśnie spotkał Balama. Pewnego dnia nie udało mu się lewym okiem patrzeć na Boga. Jakoś dziwnym sposobem wciąż na nowo jego oko zerkało na Ziemię i na Mamonę, a także na tak bardzo do flirtu skłonną dziewczynkę, pannę popularną. Powinien był wtedy wykonać to, co mu rozkazał Bóg, a mianowicie oko to sobie wyłup. Ale on był zdania, że to by było za wiele, że o taką wielką ofiarę nie można prosić żadnego człowieka, a poza tym miał pragnienie, ażeby zdobyć najlepszą cząstkę jednego i drugiego świata. Miał serdeczne pragnienie, aby umrzeć śmiercią sprawiedliwego, ale nie był przygotowany na to, aby zapłacić cenę sprawiedliwego życia. Nie miał odwagi, aby przeklinać lud Boży, więc zrobił plany, aby spowodować ich upadek w grzech. Aż nadszedł dzień, w którym i ci, którzy chcieli mu płacić za jego niecne usługi, i on sam wpadli w sieci, które zostawili. Radzę ci kupić u mnie maść wzrok leczącą, abyś widział. Ponownie wzrokiem uleczonym, i abyś był zdolny rozpoznać, jakim szaleństwem jest flirtowanie ze światem. A teraz przyjrzyjmy się czekoladowemu Demasowi, który opuścił starego, płomiennego i twardo uderzającego Pawła, ażeby pójść łatwiejszą ścieżką. On powiedział, że jemu się wydaje, iż Paweł powinien raczej przymrużyć oko, albo przejść do porządku dziennego ponad grzechem. Zamiast go tak ostro strofować, zapewne mówił tak: Ach, ten Paweł, tak bardzo lubi nóż, jakoś nigdy nie chce używać plastra, twierdząc, że plaster nigdy nie wygoi wrzodu, ale tylko sprawia, że pod spodem zaczyna się tym bardziej jątrzyć i staje się większy, gorszy i bardziej niebezpieczny. Marek przyłączył się pewnego razu do czekoladowej brygady, opuszczając Pawła i Barnabę i udając się z powrotem do Jerozolimy, na odpoczynek, na religijne wczasy. Dzięki Bogu, że mu się to przejadło i że nie trwało to długo, a zrezygnował ze swojego wypoczynku i z powrotem zaciągnął się do Armii Bożej i stał się pożytecznym żołnierzem. Czytamy o nim w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale i w drugim liście do Tymoteusza dalej widzimy, że wielu młodych bardzo wartościowych ludzi zostało zamienionych w czekoladki przez starych proroków. Starzy prorocy, którzy stracili swój ogień, albo raczej strzelają słowami zamiast czynami, przeważnie stają się wielkimi fabrykantami czekolady. Biedny młody prorok, o którym czytamy w pierwszej księdze królewskiej w 13 rozdziale, tak dobrze mu się powodziło. I tak wspaniale się sprawował, gdy tylko Bogu był posłuszny. Ale stała się straszna rzecz, kiedy posłuchał innego głosu, chociaż był to głos starego proroka. Czyż ów stary prorok nie powiedział, że był prorokiem? Czyż nie powiedział, że otrzymał swoje poselstwo wprost od Boga? Co za straszliwe kłamstwo. Na każdym niemal kroku możemy Spotkać się w chrześcijaństwie ze szczątkami, z wrakami rozbitków, którzy doszli do katastrofy z winy starych proroków. Bóg nie toleruje żadnego nonsensu ze strony jakiegokolwiek człowieka. Każdy bowiem człowiek musi dokonać wyboru między Chrystusem a Barabaszem. I każdy chrześcijanin musi dokonać wyboru pomiędzy Bogiem i jakimś starym prorokiem. Raczej być w ocenie jakiegoś starego proroka głupim osłem, aniżeli słuchać jego pochlebstw, a potem przeżyć klęskę. To jest mój umiłowany syn, jego słuchajcie. Tak, nawet nie wolno słuchać Mojżesza, nie wolno słuchać Eliasza ani ich obydwu, słuchajcie Boga samego. Macie pomazanie od Boga. I nie potrzebujecie, aby was ktokolwiek nauczał. Powiadacie, że wierzycie Biblii, ale czy wasze czyny potwierdzają to wyznanie? Dalej czytamy o owych dziesięciu szpiegach. Oni też byli czekoladkami. Oni stopnieli i rozpłynęli się po całym zgromadzeniu izraelskim, zamieniając je w jeden czekoladowy budyń. Ach, to byli słabeusze, mięczaki. Bali się stanąć oko w oko z ogniem i wodą, która była przed nimi. Bóg wsadził ich do garnka z powrotem i gotował przez czterdzieści lat na pustyni. Tam ich też zostawił. Bóg nie zbiera czekolady, on nie gardzi małymi rzeczami, ale ma nienawiść do czekoladek. Powiedział bowiem: Dzieci wasze, o których mówiliście, że pójdą na łup. Te wprowadzę i będą oglądały tę Ziemię, którą Wy wzgardziliście. Zgardziliście nią, słuchając ludzi, a mając w nienawiści moje słowo. O wydarzeniach tych czytamy. Księdze Liczb w XIII rozdziale. Pewnego razu Jonasz stał się czekoladowym żołnierzem. Za naszych czasów też są tacy, którzy postępują podobnie. Gdy Pan daje im rozkaz, aby pojechali na pole misyjne do Afryki, udają się do portu i wsiadają na okręt do Ameryki. Na szczęście w drodze swojej napotykają burzę wieloryba, który po trzech dniach udzielania im instrukcji, jak się mają modlić i być posłuszni, raz jeszcze Bóg stawia ich na właściwej ścieżce. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale księgi Jonasza. Nic tak bardzo nie daje okazji do objawienia się, kto jest czekoladowym żołnierzem, jak odrobina poróżnienia pomiędzy ludźmi bożymi. Paweł i Barnaba mieli takie przeżycie. Sądząc z doświadczenia, przypuszczam, że na pewno było tam obecne także kilku czekoladowych żołnierzy, którzy po tym wydarzeniu natychmiast zniknęli we mgle. Przed tym wydarzeniem przysięgali, że pójdą do Pogan, ale to poróżnienie pomiędzy Pawłem i Barnabą skłoniło ich do zaniechania tego zamiaru. Gdyby nie byli zrobieni z czekolady, byliby powiedzieli tak. Ta sprawa pomiędzy Pawłem i Barnabą sprawia tym większą konieczność, abym trzymał się jak najbliżej mojego Boga, abym wykonał wszystko to, co On mi rozkazuje, jeszcze dokładniej. I jeszcze punktualniej, i tak oczywiście pojadę na pole misyjne, wcześniej muszę zrobić to wszystko, co Bóg mi kazał. Trudności, niebezpieczeństwa, choroby, śmierć albo nieporozumienia odstraszają, ale tylko czekoladowi żołnierze bywają przez nie odciągani od wykonywania woli Bożej. Jeśli ktoś powiada, że na drodze jest lew, to prawdziwy chrześcijanin prędko na to odpowie. Ten fakt jest jeszcze za małą zachętą dla mnie. Ja bym pragnął, aby obok niego był jeszcze jeden albo dwa niedźwiedzie, a wtedy dopiero w całej pełni warto byłoby iść tą drogą. Czekoladowi żołnierze bardzo lubią głośno i długo mówić przeciwko tym, którzy nazywają się fanatykami. Tak jakby w obecnych czasach w ogóle istniało niebezpieczeństwo, aby chrześcijanie byli fanatykami. Wręcz przeciwnie. Dzisiaj pomiędzy chrześcijaninami fanatyków można by ze świecą szukać i nie znaleźć. Raczej należałoby długo dyskutować na temat letniości, a byłoby to bardziej uzasadnione. Prawdziwi mężowie Boży zawsze byli nazywani fanatykami. Pana Jezusa nazywano szalonym, tak samo i Pawła, tak mówiono o Whitfieldzie, o Wesleyu, o Moody'm, o Sperdzenie. Nie ma wprost nikogo zaawansowanego w jakim stopniu w Bożej Szkole, który by nie musiał zapłacić za to przejście komplementu, że jest fanatykiem. My chrześcijanie obecnej doby rzeczywiście jesteśmy bardzo letnią gromadą ludzi. Gdybyśmy chociaż w połowie mieli ten ogień i ten entuzjazm, który charakteryzował pierwszy kościół pański, pierwszy zbór, pozyskalibyśmy dla Ewangelii Chrystusowej w bardzo krótkim czasie cały świat, a wtedy i sam Chrystus Pan stanąłby pomiędzy nami. Gdybyśmy mieli odwagę i bohaterstwo takich ludzi, którzy na ochotnika Udawali się na ekspedycję do północnego i do południowego bieguna, chociażby albo na wielką wojnę, albo też na jakąkolwiek inną bardzo ryzykowną wyprawę, sprawilibyśmy, że każda dusza na całej kuli ziemskiej poznałaby imię Jezusa Chrystusa i zbawienie przezeń zgotowane w okresie krótszym niż 10 lat. Ale niestety. To, co właśnie powinno zagrzewać krew człowieka i zmieniać go w bohatera, powoduje, że większość chrześcijan ucieka, jest przerażonych jak owce. Ci, którzy szli do boju w wojnach tego świata, na każdym dniu ryzykowali swoje życie w celu posunięcia naprzód swojej sprawy i poświęcali także swoje dobra materialne w sposób, który rzuca hańbę i wstyd na nas, chrześcijan. Gdyż my przeważnie piętnujemy ryzykowne działanie jakiegokolwiek człowieka. Ach, jakże niektórzy chrześcijanie przypominają czekoladowe karmelki, które się tak przylepiają do zębów. Ja pójdę, proszę pana, jednak tkwi przylepiony mocno do innych wyznawców i nie rusza się z miejsca. Żaden podbój nie może zostać dokonany. I nie został nigdy dokonany w warunkach zapewnionego bezpieczeństwa, a podboje dla Chrystusa z całą pewnością nie mogą być dokonane w inny sposób. Zbyt często my, chrześcijanie, zamiast faktycznie zachowywać się jak mężni, walczyć i brać się do czynu, zastępujemy tę sprawę zebraniami dla modlitwy. Modlitwa jest rzeczą dobrą, a jeśli się jej używa jako Artykuł zastępczego zamiast posłuszeństwa nie jest niczym innym, jak tylko otwartą obudą i nędznym faryzeizmem. Potrzebujemy równie wielu zebrań dla akcji, dla czynu, jak i dla modlitwy, a nawet może i więcej tych pierwszych. Każde prawdziwe zebranie modlitewne otwierane jest przez samego Boga, który mówi do swego ludu takie słowa – idźcie i pracujcie dzisiaj – Módlcie się, aby więcej pracowników zostało posłanych do mojej winnicy. A ciąg dalszy tego zebrania modlitewnego polega na odpowiedzi: Chrześcijan, panie, ja pójdę gdziekolwiek mnie poślesz, aby Twoje imię mogło być poświęcone na każdym miejscu, aby Twoje królestwo mogło przyjść prędko, i aby Twoja wola mogła się wykonać tak jak w niebie, tak i na ziemi. Ale jeśli to zebranie modlitewne kończy się tym, że nikt nigdzie nie idzie, to byłoby lepiej, gdyby ono w ogóle nie miało miejsca. Podobnie jak i wiara, modlitwa bez czynków jest martwa. Dla tej przyczyny bardzo wiele nabożeństw modlitewnych można by nazwać wielkim krzykiem, wielkim hałasem, wielkim rykiem, tak niewiele mleka dającym. Zorobabel nie tylko odbywał zebrania modlitewne, ale poszedł dalej, ścinał drzewa i rozpoczął budować. Dlatego Bóg powiedział: Lecz od tego dnia będę Wam błogosławił. Czytamy, że ktoś odkrył z powrotem wielką tajemnicę starych mistrzów, ale czy my, chrześcijanie, nie moglibyśmy na nowo odkryć i zastosować w praktyce tajemnicy wielkiego naszego mistrza i jego dawnych uczniów? A mianowicie gotowość poświęcenia się i bohaterstwa. On i oni samych siebie nie ratowali, nie uratowali życia swojego aż do śmierci, a tak życie swoje ratowali, tracąc je dla Chrystusa. My marnotrawimy całe mnóstwo czasu i pieniędzy na wielką ilość rozmaitych konferencji i spotkań, odpoczynku, w czasów, Podczas kiedy naprawdę nam potrzeba pójść z podniesioną chorągwią, całą parą i z całą mocą do bitwy. Co wam powie, to czyńcie. Te słowa powiedziała do sług błogosławiona matka pana Jezusa. A co mieli uczynić? Nie poleciła im, aby nalewali syropu i jakichś wonności do miękkich, świątynnych naczyń, znajdujących się, znajdujących się wewnątrz domu, ale aby nalali. Wodę żywota do tych pustych, kamiennych dzbanów znajdujących się na zewnątrz. Wesele w Kani Galilejskiej skończyłoby się hańbą i wstydem, gdyby zabrakło wina. Ale Chrystusowe wesele rozpocznie się dopiero wtedy, kiedy będzie dostateczna ilość wina i to połączonego wina ze wszystkich języków, wszystkich narodów i wszystkich pokoleń i wszystkich ludów. A jest rzeczą pewną, że wina tego w żadnym wypadku nie zabraknie, gdy tylko woda zostanie wylana tak jak Chrystus rozkazał, to jest aż do krańców ziemi. Tragedią dzisiejszych czasów jest to, że cudzy są tak oporni, aby wykonywać pracę na zewnątrz. Wszyscy chcą służyć w domu, nosić piękne ubrania, przysłuchiwać się rozmowom i wielce się chlubić przy swoich wielkich naczyniach kuchennych. Napełnionych kredynsach. kim oni są czekoladowymi żołnierzami. A więc zróbmy prawdziwy, rzeczywisty porządek i to natychmiast, jakże wielu z nas całymi latami zapowiadało, że już, że już, że rozpoczną lada moment pracę dla Pana, a tymczasem nigdy tej pracy naprawdę nie rozpoczęli. Musimy stanowczo wziąć, rozbrat z czekoladą nieposłuszeństwem, a zbratać się i połączyć z wiarą w Boga, w bohaterstwo i podjąć walkę. Kto rozpocznie bój? Zapytał król. Ty, odpowiedział prorok. A gdy król istotnie wraz z młodymi książętami rozpoczął bój, idąc pierwszy, wówczas, jakkolwiek ogromne były zastępy, które stanęły przeciwko nim, i straszliwa była ich moc, to jednak zwycięstwo przyszło wprost ze śmieszną łatwością. W podobny sposób apostołowie byli przywódcami w wojnie Bożej, prowadząc ją aż do ostatnich krańców ziemi. Bóg wzywa dzisiaj nas wszystkich, młodych mężczyzn i młode niewiasty z Polski i ze wszystkich innych krajów, z całego świata i z całego chrześcijaństwa którzy nazywamy się imieniem Chrystusa. Słuchajcie, i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy będą mieć widzenia, a starsi wasi będą mieć sny. Nawet i na sługi mojej służebnice wyleję w owych dniach ducha mego i uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi. Wszak każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, będzie zbawiony. Nawiązując do słów, że każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, będzie zbawiony, trzeba zapytać, kto będzie wzywał i jak będą nazywali tego, o którym jeszcze nawet nie słyszeli. Czyż ty, młody człowieku, musisz pozostać w domu? Czyż nie możesz pójść, młoda kobieto, i powiedzieć im? Prawdziwie jesteśmy już w ostatnim. W Laodycejskim okresie, w okresie letniego kościoła. Tak więc zrób wybór: czy chcesz być partnerem Chrystusa, mając udział w Jego tronie, czy chcesz mieć dalej swoją letniość i skłonić Chrystusa do wyplucia cię ze swoich ust, czy chcesz być prawdziwym bojownikiem, czy też czekoladowym chrześcijaninem, czy chcesz się bać. Czy chcesz walczyć? Czy bracia twoi pójdą na wojnę, a ty sam będziesz tu siedział? A gdy on przyjdzie, czy znajdzie wiarę na ziemi? Czy będziesz tchórzem i nie oddasz panu tego, czego żąda od ciebie? Czy będziesz podobny Ananiaszowi i Safirze w swoim dawaniu, którzy dawali niby wszystko, a jednak dali tylko część? Będąc użytkownikiem winnicy i ciesząc się z niej, czy postąpisz jak oni, winogrodnicy, którzy odmówili wypłacenia uzasadnionej zapłaty swemu Panu? Czy będziesz się bał śmierci, diabła albo innych ludzi, a nie będziesz się bał hańby i wstydu przed Bogiem? Wiecie, niektórzy powstaną do żywota wiecznego, a drudzy na potępienie i na wzgardę wieczną. Czy nie zechcemy z całą gorliwością naśladować przykładu bohaterów dawnych czasów, aby dokonać jeszcze w podwójnej mierze wypełnienia tych wspaniałych, pełnych chwały słów. A więc na kolana człowieku do swojej Biblii zdecyduj natychmiast, nie ociągaj się, czas ucieka.